Cześć, ja jestem Kład i witam was w kolejnym... Nie. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Tak. Spróbujemy go jeszcze raz schować. Co zamierzasz zrobić z tą bronią? Zatkować jego. Walka! Odłóż te cholery! O! Walka! Nie wol... Ale ja przecież wiem, nie, on ucieka, nie. A jemu to wolno, co? Zwykłemu kopaczowi. Trzy. To nie mój. Nie chciałbym. Postanowiłem, że zrobię coś innego niż zwykle. Jak zwykle dołączałem do starego obozu, tak chyba dzisiaj dołączę do szkodników i najemników w nowym obozie. Co będzie trochę dla mnie trudne, gdyż jeszcze nigdy tam nie byłem i nie wiem, jakie tam będą nas questy czekać. A to się okaże. Na miejscu. Wpadniemy jeszcze po drodze do Mordraga. Z tego co pamiętam, on mógł zaprowadzać do nowego obozu. Tutaj mamy arenę. O mój Boże, nie, tylko niech... O, skrzynka. Otwarta? Otwarta. Jak miło. O, jest. Ta brama i to oznacza... A, nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. Nie, dzięki, nie zostaję tutaj. W starym obozie i nie potrzebuję żadnej ochrony. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tej historii musi być jednak ziarno. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. Dobra. To był Mordrak. Może mnie zaprowadzić? Pierw trzeba było przyjąć jakiegoś questa, nie pamiętam. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Aha. Z tego co pamiętam, musimy iść do Torusa, strażnika bramy do zamku. I on dał nam questa, żeby go wypędzić, ponieważ kradnie magnatom rzeczy, tak? I później je rozprzedaje. A Mordrak nam zaoferuje pomoc i zaprowadzić nas do nowego obozu. No, chyba coś takiego było. Tak więc znowu idziemy tam. Nie powinieneś wierzyć, że musisz sobie oczywiście. To nie mój problem. Ludzie tu żyją. Nigdy się nie nauczy. Tutaj Torus. Torus. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? O. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym nie, opiekunem wątpię. Musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie, rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna.
Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić, bo jest pod opieką magów. To się już więcej nie powtórzy. Gdzie znajdę Mordraka? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku. Wiem. Zajmę się tym. No. Tam możemy wpaść do... Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci... No przecież wiem, tylko jego sklepać. O! Niech ci będzie. Debil. Tam możemy wrócić do Mordraga. I on nam zaoferuje pomoc. Żebyśmy go... To nie mój problem. Myślałem, że od razu. No. To nie było zbyt. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Lepiej się do tego nie mieszać. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Wątpię, żeby to się... Ja tam się nie dam. Co wy na to, żebym w następnym odcinku, bo teraz to nie bardzo wiem, przyspieszał momenty, w których biegam w jedną i w drugą stronę. Ha. Nie wiem, czy tutaj dokładnie powiedzieć, więc zapiszę. I teraz... W tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Słucham. Przysyła mnie Torus. Mam się ciebie pozbyć raz na zawsze. Torus? Naprawdę? Cóż, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie. Spok. Wystarczyło dwóch! Nigdy więcej tego ale nie dobijaj mnie, proszę. To miło z twojej strony, że dzielisz się ze mną swoją rudą. Wstanę, prawda? Prawda? Halo? Nie lubił mnie. Chyba powinienem wstać. O, wstałeś. Teraz mi zaoferuje? Chodź. Znowu szukasz kłopotów? Nie, chciałem. Masz problem. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj... Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. No. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt... A tak sobie myślę, że... wczytam, bo nie chcę marnować tego życia. I teraz powiem, masz problem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Masz problem. Czyż są w tym... Ta? Skąd? Bo myśl... Nowy... Dobra. No. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Nie, dzięki.
Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź za mną! No. Ten piękny soundtrack w tle. Stary dobry gotik. Dawno w niego nie grałem, brakowało mi go. O, właśnie tam są kratuszury i tam, z tego co pamiętam, jest Nek. Ten, którego szukał zły. Może kiedyś jeszcze zrobię tego questa. A, ścierwo jady. Mam nadzieję, że Mortrak się nimi zajmie. Bo to nie są zwykłe młode ścierwojady, tylko prawdziwe. Dostaję jeszcze expa? Miodzio. Może bym jakoś pomógł. Czekaj. Każda mięsiło się przyda. No, możemy iść. No. A ten. Okej. A my rozumiem, że teraz ścieżka, nie? Okej. Niech ci będzie. Ty masz taką zbroję, czy nie jesteś niezniszczalny? Wątpię, żeby tak mało ważne NPC były niezniszczalne. Tamten jest mój. Jej, level. Łech. Łech. Aha! Dobra, ty go bierz, ty go bierz. Pomóż mi. Mordrak. Czekaj. Zarafisa sobie zjem. I smażone mięsko. Idę. Zwiany mają miecze. Mam zardzewiały. Zardzewiały to już mam. I to nic. Tam był kawalorn, można u niego sobie będą kupić łuk i strzały. Więcej ścierwojadów. Fajnie by w tej grze były quick save'y, że jeden guzik i zapisuje się, a tak to trzeba. No. O! Parę wszystkim myszy też mogę skakać? Wygodnie. O, wilk. Tam jest jakiś najemników. Czy tam szkodników. To są chyba szkodniki, najemniki to są takie mocne. O nie! Mordek, mordek! Pomóż! Pomóż! Ja. To ty iść pierwszy. Nawet mięsa? Tu ze ścierły jadę, dostaje się dwa mięsa. No dobra.
A to mięso ze ścierwojada ma jakąś nazwę? Pożywienie, jedzenie, żywność, okej. Mięso po prostu. Nie wiem, czy w tej części tak jest, ale wiem, że na pewno w dwójce. Mięso się dzieli na dwie części. Na mięso i szynkę. Bo szynka to nie jest mięso. Takie na przykład momenty od następnego odcinka bym przyspieszał, bo tu nic ciekawego się nie dzieje, a tylko marnuje się czas. Co na to? No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Dołączymy do... Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Dołączymy do szkodników i możemy... możemy kończyć odcinek. W tej historii musi być jednak ziarno. Twardy dzień. Tak długo jak my. Twardy dzień. Czekaj, lepiej się nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Są pola ryżowe, widzę. Wtedy pamiętam, tutaj będzie. Zauważyłem, że często mówię z tego, co pamiętam. Coś za dużo pamiętam. No i dokończając zdanie z tego, co pamiętam, tutaj będzie ten typek, który będzie tam kazał roznosić wodę. Ja go minę. O, tutaj są już tajemnicy. Z takimi fajnymi pancerzami. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Najemnicy zajmują się ochroną magów wody, a inni ludzie to szkodnicy, tak? A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Uważaj na siebie. Dzięki. O. Pamiętam, chyba w piątym, czy tam trzecim rozdziale, czy coś w tym stylu, może w czwartym, będzie tutaj stało Lee, opowiadam swoją historię życia. Lee to przywódca najemników. Jeszcze szybko z tego, co pamiętam, go nie zobaczymy. Znowu to powiedziałem. Dobra, Lares jest z tamtej strony. Dobra. Możemy wejść. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Tutaj ten pierśń dostaliśmy. Zręczność. To
Łągi tej sprawy, to nie moje. To nie moje, nie to co lubię. Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Inni nie powinni wiedzieć. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Dzięki, Mordrak. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Aha. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. No dobra. To może w następnym, w następnym odcinku sobie poekspimy. Wbijemy ten piąty poziom. I co, tak szybko już dołączymy do tych szkodników? Strasznie proste. W starym obozie było pełno, trzeba było zrobić pełno questów i też trzeba było mieć ten piąty level, więc tam było trochę skomplikowane dołączenie, ale dobra. No i możemy się już pożegnać. No. Cześć.